Skóra współczesnego mieszczucha jest atakowana mnóstwem substancji, które są cały czas obecne w powietrzu, którym musimy oddychać w mieście. I są to przede wszystkim ten klasyczny smog, w którym są tlenki azotu, tlenki siarki, jest ozon, są obecne metale ciężkie, ale również są właściwie nowo teraz powstałe zjawiska, tak zwany smog elektromagnetyczny. Smog elektromagnetyczny penetruje skórę głębiej niż promieniowanie ultrafioletowe, dlatego też jest w stanie zmienić, nawet ingerować w DNA komórki. Jest to smog, którego my nie widzimy, nie boimy się go, bo jest to tak zwane światło niebieskie, które jest emitowane przez laptopy, smartfony, komputery, telewizory. Mówi się teraz o tym, że dużo przebarwień skórnych powstaje właśnie przez działanie smogu elektromagnetycznego na skórę. Warto korzystać z produktów, które nie tylko gwarantują dobre nawilżenie, ale także zabezpieczają naszą skórę przed różnego rodzaju zagrożeniami. Są takie biopolimery, które zabezpieczają nas, chronią przed smogiem, przed zanieczyszczeniami, przed różnymi czynnikami takimi jak temperatura, czy mróz, czy chłód. Biopolimer tworzy taką siatkę ochronną, a jednocześnie jest nośnikiem dla innych składników aktywnych. Czyli jakby składniki aktywne, wnikając w te struktury, utrzymują się dłużej na powierzchni skóry, lepiej działając.